Serdecznie na kolejnych zajęciach z jogi o poranku. Dzisiaj będzie mała hatha yoga, bardziej ukierunkowana na zdrowy kręgosłup, więc proszę miejcie przy sobie minimum jeden bloczek, który dzisiaj nam się bardzo przyda. Zrobimy sobie kilka fajnych zajęć na kręgosłup lędźwiowy, na rozciągnięcie mięśni pachwy, mniej więcej między innymi biodrowo-lędźwiowego, który bardzo często nam napina lędźwiówkę i przez to się pojawia ból i dyskomfort, a który bardzo rzadko jest adresowany w niektórych zajęciach jogi, więc warto raz na jakiś czas go rozciągnąć. Oczywiście mała medytacja i co? I luna. Więc jeżeli nie macie teraz ze sobą bloczka albo koca, to bloczka albo książek, bo dzisiaj będziemy potrzebować czegoś, co jest bardziej stabilne, to proszę weź to ze sobą, zgarnij teraz jakąś książkę. Jak widzicie, ja mam teraz moja kolekcja się troszkę powiększyła. O, notabene, nie zapaliłam światła. Budda potrzebuje światła. I co? I powoli zaczynamy. Tu jest kocyk. Dobra, Luna chyba chce zostać, więc my usiądźmy. Ała! Pazurki. No, no, patrz. Ups. Ups. Tutaj. Tutaj masz kocyk. Uff. Takie to jest życie z kotami. Dobrze, moi drodzy, więc jak już tutaj jesteście, wygodny siad, ręce luźno na kolanach lub na udach, chyba że macie koteczkę spragnioną miłości, wtedy niestety trzeba ją jakoś trzymać. Dobrze, i wydłuż kręgosłup i zamknij oczy. Powoli zacznij pogłębiać oddech. Nie, to o ramię. A może jednak. Znajdź takie miejsce, gdzie twój oddech jest długi i spokojny. Ty możesz skoncentrować się przez chwilę na sobie. Kiedy już odnalazłeś to miejsce, przez chwilę pozostań w nim. Czując, że oddech i bicie serca są prawie niewyczuwalne. Myśli są spokojne i pozytywne. Czuję, że możesz uśmiechnąć się do swoich myśli. Dzięki temu sprawić, że ciepło z tych myśli rozleje się po całym ciele. Przechodząc spokojnie w górę i w dół, wzdłuż linii tuż przed kręgosłupem, twoja Shushumnadi, czyli główny kanał energetyczny, który przechodzi przez nasze główne czakry. Począwszy od Muladhary, Svadhisthany, Manipury, Anahaty,
Viszuddhy Ajna aż do Sahasrary. Aż w którymś momencie to ciepło opadnie do Anahaty, czyli miejsca w mostku na wysokości serca, czakra przestrzeni serca. Niczym złoty punkcik, źródło światła, nasiono kiełkujące, złota kula, która powiększa się wraz z wdechem. I z wydechem ściąga z powrotem, maleje do małego ziarenka, kuli, nasiona we wnętrzu serca. Z wdechem czujesz, jak się powiększa i na wydechu maleje. Jakby z wdechem rozciągała się jak balon, który napełniasz powietrzem. I z wydechem ze wszystkich stron ściągała się do wnętrza, jego źródła emocji we wnętrzu serca. Powtórz to jeszcze kilka razy, powiększając to światło, to ciepło coraz bardziej i bardziej z wdechem, na wydechu malejąc nim coraz bardziej i bardziej. I z kolejnym oddechem, powoli, spokojnie, ściągnij to światło z powrotem do wnętrza klatki piersiowej, małego źródła światła, nasiona, złotej kuli. Poczuj, jak znowu to światło, które rozciągało się na całe ciało, którego masz zawsze zalążek wewnątrz siebie, to twoje wszystkie pozytywne uczucia, emocje, myśli i twoja świadomość, że wszystko zawsze idzie w dobrym kierunku dla ciebie. Nawet w złej sytuacji potrafisz odnaleźć to dobre. Potrafisz wyciągnąć lekcje. Svadhyaya, czyli ciągła nauka siebie samego, sprawia, że tych lekcji widzisz coraz więcej i więcej, a coraz mniej i mniej negatywnych sytuacji albo sytuacji, które negatywnie wpływają na ciebie. I z tą wewnętrzną wiarą w lepsze, w coś większego, co zawsze ukierunkuje twoje życie na dobry kierunek, Ishvara Pranidhanam, powoli wydłuż kręgosłup, który lubi nam się zapadać w medytacji, i połącz dłonie przed klatką piersiową. Kciuki idą do mostka. Połączenie tych dłoni to również połączenie właśnie tych pozytywnych myśli, nauki i twojej wiary w lepszą przyszłość. Na wdechu raz jeszcze wydłuż kręgosłup. I z wydechem padnij głową w dół, przytulając brodę do mostka, wydłużając tył szyi. I razem ze mną zaśpiewaj tutaj jedno OM,
Jeżeli śpiewanie nie jest częścią Twojego oddechu, to posłuchaj mojego głosu. Ja oczywiście zapraszam Cię do dołączenia i śpiewania razem ze mną. Weźmy wspólny wdech. Następnie zostań tutaj z oczami zamkniętymi i z końcem dźwięku gąszka otwórz oczy i unieś wzrok. Każdy spokojnie w swoim tempie, w swoim własnym czasie. Ja mam tutaj mały masaż nóg. Będziemy bowiem schodzić powoli. Na czoło będziemy schodzić powoli. No. Ups. Ups. Patrz, to ci zrobię. Upsa. Widać? Kurczę, widać. Bardzo Was przepraszam, dzisiaj będziecie mieć kota przy sobie. Chwyćcie za swój bloczek, będzie on nam dzisiaj dosyć potrzebny. Teraz nie widać kota. I usiądźcie na macie, chwytając się pod kolanami. Z wdechem będziemy przyciągać brzuch do ud. Pewnie poczujecie napięcie właśnie biodrowo-lędźwiowych oraz w czworogłowych mięśniach. Wydłuż czubek głowy do góry, ale rozłącz łopatki na zewnątrz. Spróbuj spojrzeć się w górę takim fajnym wężykiem, czyli idziemy od brzucha przez klatkę piersiową do szyi. Mocno trzymamy się pod kolanami i z wydechem tą samą drogą, czyli idziemy tutaj, zaokrąglamy kręgosłup i idziemy do tyłu. Możesz tutaj poczuć kość ogonową. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Zobaczysz, że za każdym razem będzie Ci coraz wygodniej. I możesz coraz bardziej pogłębiać właśnie tą asanę. I z kolejnym wdechem zostań tutaj u góry. Pamiętaj o wciągniętym pępku bardzo silnie. Mam nadzieję, że to mniej więcej teraz widać. I spróbuj pobalansować, unosząc delikatnie stopy nad matą. Klocek jest za wysoko. Nogi mogą być na szerokość bioder lub złączone. Jak są złączone jednocześnie, pracujemy wewnętrznymi mięśniami nóg. Pępek wciągnięty, wysany brzuch. Spójrz im do góry na jeden punkt. To pozwoli Tobie skierować wzrok, drishti, ale również umysł i Twoją uwagę, ekgara, na jednym punkcie. I tym samym mieć właśnie stabilną asanę, czyli Shtira Sukhasana. Nie idziemy tutaj do jakichś wielkich pozycji, nie każę Wam teraz się wyciągać, jest początek dnia, więc to jeszcze nie ten moment. Możesz za każdym razem spróbować unieść nogi trochę wyżej. Cały czas ćwiczymy brzuchy. Jeszcze jeden wdech. Odłóż. I zaokrąglij mięciutko plecy. Ok, przejdź z powrotem do prostego kręgosłupa. Tym razem wydłużone ręce i powoli, spokojnie korzystamy znowu z tego zaokrąglonego kręgosłupa. Będziemy schodzić w dół. Kręg po kręgu. Postaraj się nie pacać do tyłu na raz, ale rzeczywiście znaleźć ten moment, kiedy musisz spokojnie położyć się na macie i połóż całkowicie stopy na matę. Jeżeli wiesz, że w pozycji mostu Twoje kolana lubią się wysuwać w tę lub we w tę, wtedy możesz chwycić za swój bloczek, włożyć go pomiędzy uda. Będzie on nam jednak potrzebny później, więc postaraj się utrzymać kolana i stopy w jednej pozycji. Delikatnie przenieś dużo palce do wnętrza, tak o pół centymetra, każdy z nich.
żeby nam popracowały wewnętrzne mięśnie nóg i wydłuż swój kręgosłup od kości ogonowej, która idzie w kierunku pięt, po czubek głowy, który idzie w przeciwnym kierunku. Dzisiaj pozostaniemy dużo w pozycjach leżących, więc będzie przyjemnie. I z następnym wdechem unieś tylko i wyłącznie kość ogonową, ale wciśnij pępek i splot słoneczny do maty. Pokażę Wam może z ręką uniesioną i spokojnie opuść. Kiedy opuszczasz, pojawia się przestrzeń pomiędzy lędźwiami i matą. Raz jeszcze wdech, mocniej wciśnij brzuch i splot słoneczny i z wydechem rozluźnij. I tak jeszcze parę razy wdech i wydech. Wdech i wydech. Więc jak już mamy to pierwsze zaokrąglenie kręgosłupa, będziemy iść troszeczkę wyżej. Do tego możesz ugiąć ręce w łokciach albo mieć je na macie. Łopatki wtedy są delikatnie przybliżone. I z wdechem zacznie unosić od kości ogonowej biodra w górę, aż znajdziesz tutaj jedną linię od barków aż po kolana. Możesz też odepchnąć się mocniej od swoich łopatek, barków i z wydechem kręg po kręgu idziemy w dół. No i jeszcze tak 4 razy wdech i wydech. Pamiętaj, że zaczynam właśnie od tej kości ogonowej. I dopiero potem idziemy całościowo kręgosłupem. I wydech. Pamiętaj o wewnętrznych mięśniach nóg. Nogi nie rozchodzą się na zewnątrz. Mocno trzymamy je w tym samym miejscu. I wydech. I chyba ostatni raz wdech. I wydech. Więc jak widzicie, po jakimś czasie zaczyna się robić fajnie, miło i przyjemnie. Z kolejnym wdechem unieś się w górę i pozostaniemy tutaj przez chwilę. Unieś jedną piętę nad matą i następnie drugą. Mocniej odepnij się od barków, od łopatek. Możesz tutaj unieść swoje dłonie i wtedy odepniesz się również od łokci. I jedna, druga, połóż w dół. Zaczynamy od lewej strony. Lewa pięta, prawa. Zostań na jeden wdech i wydech. I odłóż lewą, odłóż prawą. Zaczynają palić pośladki. Bardzo dobrze. I następnie unieś obie stopy, obie pięty nad matą. Spróbuj minimalnie wyżej podnieść Twoje biodra. Poczuję, że również pracują lędźwia i reszta kręgosłupa. I powoli z piętami, które są uniesione kręg po kręgu, schodzimy w dół, odłóż pięty, odłóż dłonie. I zrobimy to ćwiczenie raz jeszcze, od razu uniesiemy obie pięty. Tym razem postara się jednak mieć dłonie na macie. Więc unosimy się najpierw od kości ogonowej, przez lędźwie w górę, mocniej podciągnij pośladki w górę, pociągnij kolanami w dal, klatką piersiową w kierunku brody, również daleka szyja. Unieś obie pięty, pozostań tutaj na 2 oddechy. Jeżeli jest Ci trudno, bądź tutaj lub z łokciami ugiętymi. Inaczej na wdechu unieś swoje dłonie w górę, połóż je na macie, rozciągnij palce u rąk i z wydechem dłonie idą tutaj na matę. Pomyśl, że jakby dłonie dawały, albo powietrze dawało opór Twoim dłoniom. Nie robisz tego od tak, tylko powoli i spokojnie dłonie w dół. I teraz powoli, spokojnie kręg po kręgu. Najpierw odcinek piersiowy, lędźwiowy i następnie kość ogonowa. I idą w dół. Super. I teraz będziemy używać tego bloczka, więc miej go przy sobie. Z kolejnym wdechem unieś biodra na tyle, żeby ten bloczek wsunąć pod kość krzyżową. Czyli nie pośladki będziemy się przesuwać, nie pod lędźwie, tak że pośladki spadają,
ale tak, żeby tutaj wygodnie położyć. Jak widzicie, tutaj nie mam prawie w ogóle ciężaru ciała. Dobra, ręce wzdłuż ciała. Unieś swoje nogi. Jeżeli jesteś w ciąży albo masz jakieś problemy typu migrena, bardzo silny ból głowy, problem z oczami, leczenie kanałowe, albo jesteś w pierwszych dniach menstruacji, to raczej pozostań w tej pozycji. Możesz tutaj ugiąć kolana, złączyć je razem, rozsunąć pięty na zewnątrz. W przeciwnym razie wysuń swoją kość ogonową mocno w dal. Jak widzicie, ja się tutaj też muszę poprawić. Napnij stopy i z kolejnym wdechem wyślij jedną nogę w górę. Opadnij. Drugą nogę. I opadnij. I tak jeszcze ze dwa razy. Mocno wysuwam, jak widzicie, piętę w górę. I następnie spróbuj wysunąć obie nogi, mocno wypchnij pięty. Patrz, jak rozciągają się tyły nóg. To jest również nam potrzebne w jodze. Super. Jeszcze ze dwa głębokie oddechy. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz trochę ruchu w ramionach, dodaj również tutaj ruch w rękach. Wtedy pamiętaj, unosząc je w górę, trzymaj silny brzuch, inaczej polecisz albo zapadniesz się. Super. Ugnij raz jeszcze nogi w kolanach, ale tym razem w kącie prostym. Wesij pępek, trzymaj silny brzuch. Pamiętaj, silny brzuch to również silne lędźwie. I powoli, z tak miękko ugiętymi kolanami, odłóż stopy. Trzymamy ciągle brzuch, trzymamy. Odłóż, pięknie. Teraz można zrelaksować i puścić luźno nogi. Ja się troszkę przesunęłam na bloczku. O. I teraz poczujesz, jak robi się przestrzeń właśnie w Twoich pachwinach, gdzie są główne mięśnie, które podnoszą nam nogę w górę, czy to kolano, czy to całą nogę. I to się właśnie nazywa biodrowo-lędźwiowy, czyli tak zwany iliopsoas oraz mięśnie czworogłowe, więc delikatnie teraz rozciągniemy. Jeżeli potrzebujesz dodatkowego ruchu dla rąk, możesz też zrobić tutaj kaktusa. Wtedy delikatnie otworzysz klatkę piersiową, jednakże skupiamy się tylko i wyłącznie na naszych nogach. Zamknij oczy i pozostań tutaj na kilka oddechów. Po tych kilku oddechach otwórz oczy, bo przechodzimy na stronę. Unieś prawą nogę i połóż ją albo na krawędzi maty, albo poza krawędzią maty. Chwyć lewy nadgarstek, unieś ręce i chwyć za lewy nadgarstek i przesuń się delikatnie również na tą samą krawędź maty, czyli na prawą. I teraz unieś lewą nogę i postaraj się położyć kostkę lewą na kostce prawej. Robimy tak zwaną pozycję banana i teraz dosyć mocno poczujesz właśnie tą przestrzeń u lewego boku. Delikatnie napinamy prawą przestrzeń, wydłużamy ciało oraz również napinamy i rozciągamy właśnie ten biodrowo-lędźwiowy oraz zewnętrzną część czworogłowego. Zostań tutaj na jeszcze 2-3 długie oddechy. Możesz również tutaj zamknąć oczy. Postaraj się, żeby cała kość krzyżowa leżała na macie. Żeby na przykład, jak teraz pokazuję, pośladek się nie unosił. I znajdź spokojny, długi oddech. Jeżeli miałeś moje zamknięte oczy, powoli otwórz. Przenieś albo przeczołgaj swoje czoło, ręce z powrotem do centrum. Odłóż nogi do środka.
Zobaczysz, jak tutaj zrobiło się dużo, dużo więcej miejsca, tak przyjemnie powinno być. I to sam na drugą stronę. Najpierw lewa stopa idzie na krawędź albo poza nawet krawędź maty. Ja tutaj odpycham się od głowy, przenoszę łopatki delikatnie na zewnątrz, chwytam za prawy nadgarstek i również przenoszę go na zewnątrz. Unieś następnie prawą nogę i uginając kolano, również zahacz o lewą piętę. Pozostań tutaj na kilka oddechów. Możesz zamknąć oczy. I po kilku oddechach otwórz oczy, gdzie najpierw, jak już mówiłam, przenoszę górę ciała, następnie dół, ugnij nogi w kolanach. Super. Tym razem uginając kolana, przyciągnij je do brzucha. Delikatnie rozciągamy tył pleców. Nie musisz ich rozkuśtywać tak jak ja. Możesz po prostu chwilę pobyć. Wdech i wydech. Raz jeszcze wyciągnij swoje nogi całkowicie do góry, odłóż ręce i mocno wciśnij łokcie, dłonie. I teraz prostymi nogami z napiętym brzuchem, wessanym pępkiem będziemy powoli, powoli szli w dół, aż znajdziesz jedną linię przechodzącą przez ciało. Tak wiem, możesz zacząć się trząść tak jak ja. Ugnij nogi w kolanach i z wdechem wydłuż biodra w górę, wysuń bloczek. Na wydechu kręg po kręgu idziemy w dół. I ostatnia rzecz na dzisiaj, jak mówiłam, będzie dosyć spokojnie. Unieś prawą nogę, połóż piętę na kolanie i pozwól, że prawy kolan spokojnie opadnie na bok. Ja teraz oczywiście delikatnie demonstruję mocno, żebyście widzieli, o co mi chodzi. Ale tak naprawdę kolano jest gdzieś tutaj. Nie idziemy mocno na bok. Biodra cały czas w jednej linii. Unieś lewą nogę i zażyj obie stopy. Chwyć się za udo albo za kolanem. I z kolejnym wydechem przyciągnij delikatnie kolana do brzucha, do klatki piersiowej. Rozpłaszcz kręgosłup, wydłuż. Nie chcemy, żeby się biodra unosiły, więc kość krzyżowa, biodra cały czas leżą na macie. Z każdym wydechem przesuwamy delikatnie, mocniej kolana do brzucha. I po tych kilku oddechach zrelaksuj. Przepraszam za ten. Teraz wsuń kolano na kolano, tak jakbyśmy trochę siedzieli przed biurkiem. Rozłóż ręce na bok i na wydechu przenieś kolana na lewą stronę. I te kolana nie opadną całkowicie na matę, ale fajnie rozciągniemy sobie i ściągniemy jedną i drugą część ciała w delikatnym skręcie. I to samo na drugą stronę, więc unieś kolana, odłóż, unieś lewą nogę, odłóż piętę na kolanie, a lewe kolano opada spokojnie na bok. Unieś nogi, obie stopy zadarte, nie są luźne. Luźne stopy to luźne kolano, a luźne kolano to niestety bardzo inwazyjna, pamiętacie, bardzo inwazyjny staw, który lubi nam się kontuzjować, więc warto go chronić, dodatkowo napinając właśnie kolano i stopy. I dłonie idą za tył, uda lub kolana. Niektórzy muszą się tej unieść, żeby złączyć dłonie, albo jeżeli masz, użyj paska, jeżeli nie dosięgasz. I z każdym wydechem
Przesuń swoje kolana troszeczkę bliżej do brzucha i klatki piersiowej. Super. Odłóż stopy. Zjedź teraz kolanem po kolanie. Rozłóż dłonie. I na wydechu opadnij w drugą stronę. Ja wiem, że tutaj mam klocek, ale chodzi o to, żeby znaleźć kompletny luz w kręgosłupie. I z powrotem zamknij oczy. I po tych kilku oddechach unieś nogi raz jeszcze ku górze. Przyciągnij do brzucha i tym razem rozkołóż mocno na boki, tak żeby poczuć, jak robisz dosłownie masaż kręgosłupowi. I opuść nogi. I znajdź się na chwileczkę w shavasanie, czyli luźna pozycja. Nogi wydłużone, rozszerzone szerzej niż biodra. Tak samo ręce na macie. Jak na początku zajęć, znajdź spokojny, długi oddech. Wdech i jeszcze dłuższy, jeszcze spokojniejszy wydech. I tutaj wspólnie zacznijmy z kolejnym oddechem poruszać palcami u rąk i u nóg. Następnie kostkami, nadgarstkami, głową na boki. Chwilę się porozciąga, może znowu unieść ręce w góry, poprzenosić je na jedną, drugą stronę. Zrobić stopami point flex. Unieś klatkę piersiową nad matą i przyciągnąć całkowicie kręgosłup, brzuch, klatkę piersiową do maty. Raz jeszcze ugnij nogi w kolanach, przyciągnij je do brzucha. Obejmij rękoma, chwilę rozhuśtaj. I sturlaj się na jedną ze stron do pozycji embrionalnej, odpychając od maty lub podłogi. Usiądź w pozycji siedzącej zamkniętymi oczami. Połącz razem dłonie przed mostkiem. I wydłuż kręgosłup. Na wydechu spokojnie opadnij głową w dół do serca. I na koniec zajęć zaśpiewajmy znowu jedno om. Weźmy wspólny wdech. Zostań zamkniętymi oczami i z końcem dźwięku gąszka otwórz oczy i unieś wzrok. I oczywiście znowu bardzo serdecznie Wam dziękuję za zajęcia. Hari Om, Om Tat Sat. Namaste.